Cześć, hej, czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale. I słuchajcie, przyszła mi paczka, jest to nowa płyta Maty i tak spontanicznie uznałem, że nagram sobie unboxing. Nie wiem, tak po prostu, kiedyś robiłem unboxingi, to zrobię teraz i też. Czemu nie? Dobra, jedziemy z tym, nie ma co przedłużać. Może... I to jest tak, to jest preorder deluxe. I nie wiem, co tam jest, szczerze mówiąc, bo nie było napisane. Tylko po prostu zamówiłem jeszcze jego preorder deluxe, jak wtedy był taki licznik, że te 10 tysięcy sztuk tam zostało, no to ja wtedy sobie zamówiłem. Zobaczymy, co tu jest. Hop. Dobra. Nie wiem, czy tu jest coś ciekawego. Trochę rzeczy tutaj jest. Nie wiem, jak ten kant w ogóle, bo troszeczkę mnie ścina, ale dobra. Będzie widać to, co najważniejsze. Dobra. I teraz tak. Trzeba tu otworzyć tą folię. O, tutaj. I teraz tak. Wiem jedyną rzecz, że miała być jeszcze dodatkowa płyta. Jest, rzeczywiście. Jest najpierw płyta Młody Matczak, o, czyli ta podstawowa płyta. I tak, miała być jeszcze epka 100 dni po maturze i rzeczywiście jest, o. Jest taka se epka i tu jest 100 dni po maturze. Jest tutaj tak, są cztery piosenki i jest piąta, która ma znak zapytania. Czekajcie, spróbuję to wam pokazać. O, chyba będzie widać. A jeżeli chodzi o Młodego Matczaka, to widać już jest tracklista, ale to też wam pokażę z tyłu. O, wygląda to tak. Dobra, jeszcze płytę to za chwilę sobie otworzę i tak, są tu jeszcze, o, jest tu jeszcze plakat, o, no to teraz będzie chwila, to, no matko, duży plakat, kurczę, nie wiem, czy go będzie tu widać, jak nie będzie widać, czekajcie, o, zobaczcie, to jest taki plakat, o, coś takiego, dobra, to jest plakat Maty, dobra, tu mamy, jest Mata z Patoreakcji, jest Mata w tych swoich żółtych włosach. Dobra, okej. Okay. I jeszcze oczywiście komplet wepek, bo jak żeby inaczej, wepki muszą być. O, i wygląda to, czekajcie, złapię to tak. O, takie wepki są też i to jest wszystko. Dobra, ten plakat jeszcze wam wstawię zdjęcie tak od góry, sobie zobaczycie wtedy, jak on wygląda, ale na razie go zdejmę i otworzę sobie płytę. Zobaczymy, czy jest coś w środku ciekawego jeszcze, bo może być w sumie. Jestem ciekaw, czy autograf w ogóle jest, bo nawet nie wiem. Dobra, chwilę popatrzę z opakowaniem, bo to zawsze jednak jest ciężko. I teraz tak, jak otwieram, no, jest sobie płyta. I jest, tak, jest ta książeczka. I sobie sprawdzę, czy ta książeczka coś ma. Ma tylko takie zdjęcie. Czekajcie, to jest tylko to, dobra, ma takie zdjęcie. O, takie zdjęcie. Dobra, teraz sobie to schowam. I czy pod płytą coś jest? Pod płytą nic nie ma. Dobra. Czyli w takim razie wychodzi na to, że jest to już po prostu, no, wszystko. Szczerze, Broder Deluxe mam wrażenie, jest trochę mało tych rzeczy, chociaż nie, jestem plakat, więc jest spoko. Tylko, że nie mam go gdzie poesić. Dobra, więc to na tyle taki szybki film, króciutki, bo akurat mi szapaczka, uznałem, że zrobię unboxing, taki dodatkowy film, więc no to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!